Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Zezol, a to jest Minecraft na mojej paczce modów. W paczce znajdują się 53 modyfikacje. Jakie to modyfikacje, możecie zobaczyć w opisie. Tam będą prawdopodobnie wszystkie mody, więc bez przeciągania stwórzmy świat. Zozol Pack. Od razu mówię, że na początku mogą być małe lagi, bo świat się dopiero tworzy, renderuje. Więc z góry przepraszam i wybaczcie mi za te niedogodności. No, widzę już drzewo z Towncraftu. Dobrze, tradycyjnie każdy to mówi. Zbierzmy drewno na początek każdej serii. Cztery drewna chyba nam wystarczą do Kilofa i do siekiery, tak mi się wydaje. Tak, starczy, spokojnie. Zróbmy 8 patyków. Będzie zapas. Tak. Będzie 1. I 2. Okej, okay, let's go! Ruszajmy. Troszkę drewna zbierzemy, żeby były też sadzonki. Nie wiadomo, gdzie się osiedlimy. Przy okazji kilka jabłek zbierzemy. W sumie, żeby było 10 tych sadzonek i 10 z brzozy. Dobra, 9 styknie. Wybaczcie za ten lag. I tak, w którą stronę byśmy poszli? Czemu nie mam sadzonek? Czemu nie mieć? Okej, okay, tu kilka będzie. Jeszcze jedno drzewo i możemy ruszać w podróż. Przydałoby się zdobyć trochę kamienia, kobla. Nie wiem, co tam jest, ale zbierzmy na początek trochę kamienia, żeby zrobić podstawowe itemy. Nie wiem od razu, czego się tu obawiać, bo ta paczka modów robiona jest tak trochę na spontana i pakowałem wszystko, co mogłem. No ogólnie, żeby była zarąbista paczka modów. Ale czy to wyszło, zobaczymy w przyszłości. Nie wiem, co wyszło z tej paczki, ale najważniejsze mody, które ja chciałem, są w tym modpaku, więc ja się cieszę z tego bardzo. I mam nadzieję, że wam też się spodoba to. Ale to się okaże dopiero, czy wam to się spodoba, czy nie. Ok, jeszcze miecz. Tak, miecz tu, to tu. O. No nie. To tu. I chyba wszystko. Dobra, tutaj jeszcze kobla weźmiemy, bo nie wiadomo, gdzie się osiedlimy. I pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, muszę zebrać trochę wełny, bo bez łóżka ja nie przeżyję tutaj żadnej nocy. Jak zastanie mnie noc bez trzech wełny? Dobrze? Tak, chyba trzech wełen? Wełn. O, ta, trzech wełn. To spotkamy się znowu na spawnie prawdopodobnie. I nie opuścimy tego spawna do ranka. Jeszcze weźmiemy sobie tu, żeby dało się jakoś wyjść. Dirt też się nam przyda, więc troszkę go wykopę. Dobrze, styknie tyle. O, kurczak, już się nam przyda. Będzie co jeść przynajmniej. O, tak. Tylko dwie. Okej, no dwie. Zawsze to coś. Będzie o dwie mniej do zebrania. Zastanawiam się, czy w nocy też są zwierzęta. Bo kiedyś, jak chodziłem w nocy po świecie moim, to nie mogłem znaleźć zwierząt ani wełn. Chyba tak jest, nie wiem. Muszę zobaczyć, czy to jest mit, czy prawda. Dobrze, kurczaki nam się przydadzą, bo mam super modyfikację, do której potrzebne są pióra i złoto. Zobaczycie w następnych odcinkach, co to za modyfikacja i co to za item. On jest genialny. Okej, okay, pierwszą noc przeżyjemy.
Z głodu też nie umrzemy, bo tego jest dużo. Więcej mi nie potrzeba. Ok, jeszcze tego i wyruszamy w poszukiwanie miejsca na dom. Mamy 13. Ja bym poszedł na... Ten, tam jest chyba wschód. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Dobra, po drodze jest to. Ubijemy go. Ten też. Nie będę żałować jedzenia. Two in one. Tak, ja mam taką manię, że jeżeli widzę na przykład trzcinę albo inny, na przykład, co tam jeszcze? Boże, zapomniałem. Kaktusy albo dynie, to ja mam tą manię, że muszę to zebrać. I ja tego nie będę umiał zostawić, bo kiedyś się przyda. Tak, kiedyś się przyda. Te sadzonki też się przydadzą. Więc zbierzemy kilka. Musiałem się napić. Za dużo mówię, bo przed chwilą z TS-a jeszcze zszedłem i chce mi się pić. Wybaczcie mi. Dobrze, sadzonek kilka jest, a z tym... Z Twig Capitatorem zawsze lecą chyba jakieś sadzonki. Idźmy na ten... Boże, zapomniałem. Północ, południe, wschód chyba. Tak, tam jest wschód. Dobrze mówiłem. tak. Ludzie, to jest epic. To jest jedna z epickich rzeczy z jednej z modyfikacji, która jest, znowu powtórzę, epicka. Moment, przyciszę troszkę. To jest, it's beautiful. Widzicie, diaksy, wszystkie możliwe rudy tu są. Więc tu chwilę pozostaniemy. I nie wiem, czy w tym odcinku... ten odcinek chyba poświęcę na wykopanie niektórych rzeczy tu. Wykopę na pewno trochę żelaza, żeby móc wykopać złoto i nie tylko. Dla niektórych, którzy nie wiedzą, diaksy, tak? Tu są diaksy, na przykład tu. Do środka od razu mówię, że nie wejdę, najwyżej wpadnę. Tam są za mocne mobki. Gdzieś tu widziałem żelazo. Tu jest, ale tam wcześniej chyba też jakieś było. Tak, potrzebujemy 3 żelaza. Co już mamy. Nigdy nie kop pod sobą, to jest pierwsza zasada w Minecrafcie. Kilka razy ją złamałem i to było w skutkach niemiłych dla mnie. Diaksy. Dobrze, jeszcze tu wykopmy. Kolejny diaks. Widzicie to, ludzie, ile diaksów tu mogę wykopać? Nie. Okej, okay, stwórzmy sobie... Crafting table mamy. Stwórzmy sobie teraz... piecyk. Piecyk damy tu. W sumie jedno wystarczy, bo i tak nie muszę wszystkiego przypalić od razu. Stwórzmy sobie więcej patyków z tego drewna. Nie lubię jakoś tego drewna, nie wiem czemu, nie przypadło mi do gustu. Ale, znaczy, deski mi nie przypadły do gustu, drewno ma strasznie ładny kolor. To przyznam. Jeszcze jedno i diaksy będą moje. Tak, moje będziecie. Może was więcej jest? Nie, tu nie ma więcej, ale... Okej, 3 są. Więc stwórzmy pierwszy... O, a przy okazji Achievement Get dostaliśmy. Tak, odcinek zapowiada się epicko. Jeszcze bardziej seria. To będzie chyba genialna seria. Tak, tak mi się zdaje. Ludzie, chyba ten pierwszy odcinek spędzę tutaj na eksplorowanie tego oto wulkanu, bo to jest wulkan. Nie wiem, czy zauważyli niektórzy, ale to jest wulkan. Tak, to jest wulkan. Tak, muszę strasznie uważać, żeby do tej lawy nie wpaść, bo to będzie katastrofa. I muszę głód kontrolować. O, właśnie. Przypomniałem sobie, że tu sobie zrobimy może taki waypoint.
taki, taki. No, mogę pisać, mogę pisać. Niech będzie tak. Taki bardziej żywy kolor bym chciał. Taki, o, taki pomarańczowy, taki mocny. Opa. I przypalmy sobie od razu ten, jedzenie, bo no, jedzenie jest nam bardzo potrzebne, tego nie będę ukrywać. Potrzebne są nam konie, tak? Muszę zabić dużo koni. Się wystraszyłem, ludzie. Już serce zaczęło mi bić przez chwilę, albo stanęło nawet. Ale, no co tam szczekasz, psie? Jak coś to zwierzę, pies? A nie. Żeby nie było. Wyjdźmy wyżej do tego wulkanu, bo tu wątpię, że coś znajdę tak na dole. Aj Boże, zacząłem mówić wam wszystkim o... co robię, a nie... nic o tej serii. Powinienem powiedzieć coś chyba na początek na temat tej serii. Odcinki. Chcę dodawać co 2-3 dni. Wiecie jeszcze o tym, że ja prowadzę serię z Battlefield 3, taką poboczną i taką jedną z głównych z Metra Last Light. Więc odcinki mogą być różnie. Raz to może być, raz to... Planuję zagrać jeszcze w dwie gry, więc tego mam strasznie dużo. I podejrzewam, że nie podołam temu wyzwaniu. Że ja za wysokie progi obrałem. I ała. I to może też nie wypalić, ale będę dobrej myśli, że to wszystko wypali to, co chcę zrobić. Wy też miejcie takie. Trzymajcie za mnie kciuki, ludzie. Ja robię to wszystko dla was, dla siebie, bo to jest też moja pasja. Strasznie lubię grać, nagrywać. To jest całkiem inny świat. Najłatwiej mówiąc, to nie jest świat rzeczywistości, tylko... Tu możecie być każdym, kim chcecie. Możecie się wyrazić w całkiem inny sposób niż w prawdziwym świecie. Możecie też być całkiem innym człowiekiem, więc ja za to kocham gry. Tak, trochę tutaj się tak rozgadałem. Tam ludzie nie wejdę, a zapomniałem podpisać, że tu jest w ogóle wulkan. Myślę, czy długo tu zostawać. Jeszcze tak z 5 minut byśmy może tu zostali. I w innych odcinkach byśmy tu przyszli. Tutaj tak przejdę jeszcze tak na dole, tu zbiorę trochę. Zapiszę, że tu jest wulkan. I w przyszłych odcinkach będziemy mogli tu przyjść, bo może niedaleko się osiedlimy i... będziemy mogli tu spokojnie przychodzić. Tak. Złota potrzebuje strasznie, ale to strasznie dużo. To będą mega, mega ilości. Potrzebuje do 2 albo 3 modyfikacji tego złota, ludzie. To będą takie wymagania. Buildcraft. Będę musiał robić piórka, żeby do butów z takich fajnych. Wymagania mega będą. Okej, noc nadeszła, więc pójdźmy spać. Tylko tutaj bym doszedł tu. I tu bym zrobił taką tymczasową kimę. Okej. Tak, ten napis mi troszeczkę przeszkadza, nie będę tego ukrywać. Okej. Stwórzmy sobie łóżko. Z 2 kolorów, a i tak będzie czerwone, nie mam drewna. Fuck. Co ja tworzę? Ja tworzę łóżko. Okej, idźmy spać. Nie tak. Mam nadzieję, że się nie zbuguję i się pojawię w tym miejscu, co jestem. Miejmy taką nadzieję, jesteśmy w przepalarni. Jesteśmy 2,5 metra od miejsca. Dobrze, jest... tak, godzina. Okej, zjedzmy coś. Okej, na razie tyle starczy. Weźmiemy to łóżko. I chodźcie, tu gdzieś coś było dla mnie. Nie. Na górze, tak. Wejdźmy na górę.
Takie schody stwórzmy. Tu. Tak. Emerald się przyda, choć nie sądzę, ale może kiedyś. Tak, stworzyłbym jeszcze jedną rzecz, ale to już jak się gdzieś może osiedlimy. Tam nie wchodzę, bo wiem, że tam trzeba mieć equity, to dosyć dobre, więc się tam nawet nie zabierajmy, bo tam zginę praktycznie chyba od razu. I tak, to będzie już ostatnie złoże, które tu jest tak blisko. Okej, zapiszmy, że tu jest wulkan, bo tą przepalarnię usuniemy. Wulkan. I weźmiemy taki znowu, taki mega. Albo taki czerwony, o. Bo to wulkan, to może bardziej taki czerwony będzie pasować. To przepalarnia się usunie w najbliższym czasie. Okej, powoli zejdźmy. Spróbujmy bezboleśnie. Jeszcze to złoto na samym dole i żelazo. Dobra, tamtego już nie. Ale to tak. Nie wiem ile nagrywam, chyba około 15 minut będzie. Więc przydałoby się streszczać, bo chciałbym jeszcze jakieś 15. Moment, teraz jest 15, no to tak jeszcze jest 10 minut. To będzie taki optymalny czas, który bym chciał poświęcić na jeden odcinek. To tak dla niektórych, którzy nie policzyli, to jest 25-30 minut. Tak, to jest czas, który bym chciał poświęcić dla was co 3 dni lub co 2 dni, zależy, zobaczymy. Jeżeli będzie dużo widzów, to może codziennie, co 2 dni bym dawał odcinki. To już zależy od was, czy was będzie dużo, czy mało. Tak, dwa budynki, dwie epic budowle w jednym miejscu, ludzie, to się nie zdarza tak na co dzień. Musimy tam dostać się. I nie wiem, musimy się tam dostać po prostu, nie wiem. Jeszcze to. Okej, idziemy w górę, bo ten wulkan jest, no przyznam, duży. Tu można poświęcić strasznie dużo czasu na jego eksplorowanie. Tu są pająki. Mam nadzieję, że tam takich złych creeperów nie będzie. I tak. Tak wygląda ta budowla od środka. Tu jest mnóstwo skrzynek. Tam jest jedzenie. I chyba przedmioty jakieś. Nie pamiętam dokładnie jakie. Tu będzie spawner, który powinien być w tym miejscu. Tak, ja już mam wprawę do trafiania na samym środku tutaj. Tak, przyciszmy troszkę ich. Tam są pająki, czego się obawiam, bo tam jest takie kijowe miejsce, gdzie one mnie mogą bardzo łatwo zabić. Kilofem żelaznym chyba nie rozwalę. Ale moment. Jakbym tu mógł tam rozegrać tak fajnie, żeby mi się nic nie stało. Stworzę skrzynkę, bo ja tam mogę zginąć. A widzicie, co ja już mam. I bym tego nie chciał stracić. Więc stworzę skrzynkę. I co mi jest niepotrzebne na tą chwilę? Zostawię. Miecz oczywiście wezmę. Nie, jak się zostawię? Nie ma szans, bo ja nawet nie wiem, ile jesteśmy. A to mogę. Wezmę sobie jeszcze trochę. 4, 5 wezmę. I kilof, tak. Kilof ten stały może być. Szybko. Brodawki! O, it's beautiful. Okej, nie wiem czemu mnie nie zaatakowały. I mamy zbroję już. Brodawki i mamy problem. Musimy zostawić jakieś itemy niepotrzebne. Co tu mi nie będzie potrzebne? Ta książka mi się na razie nie przyda. To mi się nie przyda. Nasionko. Resztę bierzemy ze sobą. Coś. Nie mogłem się wysławić poprawnie. Okej. Skrzynkę zostawimy, bo. A, bo możemy zabrać. Stwórzmy przy okazji miecz. Jeden. Mieczyk.
Łopatę. I więcej nic nie możemy. Ok. Na razie idziemy w... No przydałaby się ta siekiera, więc stwórzmy tą kamienną. Nie wiem, czy wyrzuciłem tam. Ok. Więc ruszajmy w poszukiwaniu miejsca na domek. Ok. Więc mam nadzieję, że gdzieś blisko i że to będą epickie góry jakieś, bo ja chcę się w górze osiedlić lub na płaskim podłożu. To byłoby miejsce idealne dla mnie, widzę diaks, po który pójdę. W sumie już jestem przy nim. Mogły być większe złoża tych diaksów, nie że jeden diaks, tylko że więcej. Wtedy bym był happy. Ok, jeszcze tu, jak to po drodze jest, wiecie, ludzie, nie wybaczcie mi, że taki będzie odcinek taki trochę exploring. Coś mnie cofnęło. To dosyć bardzo, nie wiem dlaczego. I dlatego idę stąd, bo nie wiem, co się może stać. Jeszcze do lawy wpadnę z tymi itemkami, a to już jest jakbym był w jakimś cave'ie, więc już jestem na plusie dużym. What the fuck? Tego już nie będę zwiedzać w tym odcinku. Zrobię to w następnym. Ludzie, to jest epic. Tu jest diaks. Nie będę widział tego diaksa później. Okej, ale to będzie... Nie, Vulkan 2. Okej. Wykopałbym szybko na hardcora tego diaksa, ale nie. Nie będę się poświęcać. To mi się złoża, ludzie. Ten świat jest... Jeszcze boss. Wiecie co? Pójdę zobaczyć tamtą górę. Może się w niej nawet osiedlimy. Bo tu tak, pustynia, wulkan, drugi wulkan. To może być całkiem fajne miejsce. Nawet do Netheru bym nie musiał iść, bo tak. Tam będą blazy. Brodawki mam. Piasek chyba tam będzie. W tym. I no biegnie. I nie będę musiał się o nic martwić, tak na dobrą sprawę. I tak. Tu bym mógł zrobić taki domek w tej ścianie, ale nie wiem, coś mi tu nie pasuje. Więc kontynuujmy. Te dwie budowle zapisane mam. Nie wiem, czy to można nazwać budowlą. No to jest... Zrobione chyba z przypadkowych klocków z ziemi. Chyba ta, bo tam niżej nie ma klocków i te klocki z niższych piętr są chyba losowo dawane na ten budynek. Budynek. Nie wiem. Muszę się kogoś zapytać, czy mogę to nazywać budynkiem. Budowlą. Dziełem sztuki, nie. Architektury. Chciałbym bardzo zamieszkać w tej okolicy, bo tu mogą być strasznie dobre miejsca, okolice, śnieg, tu jest wszystko, śnieg, pustynia i zwyczajny biom. No nie wiem ludzie co nawet powiedzieć, jestem tak happy z tego świata, że tak się zgenerował zarąbiście, że nie wiem, brak słów po prostu. Tak zaskoczony jestem. Nie wiedziałem, że Minecraft może tak dobrze mnie zaskoczyć. Tak z tak miłej strony. Na biomie śnieżnym bym wolał nie osiedlać się, ale nie ma żadnego, ale nie chcę się osiedlać. Mógłbym na pustyni, zrobiłbym taki... Zobaczymy za chwilę. Może zrobimy nawet kilka domków. Nie wiem. Wszystko może się stać. Noc się zbliża, więc... mamy kaktusy? Nie, mamy
Nie mamy kaktusów, więc weźmiemy kilka. Dwa stały, cztery starczą. Idźmy tam. Nie chcę też strasznie daleko oddalać się od tych wulkanów. O, nie będę mówił budowla, tylko wulkan. No i już nie ma problemu. Ja cię sunę. Ile tu tego wszystkiego jest? Ludzie, ja znajdę jakieś ciekawe miejsce na tej pustyni. Chyba z wami nawet. Nie wiem, czy będę grać sam. Ale chyba nie będę, bo tu jest. Nie chcę, żeby was ominęło coś ciekawego. Tam jest zachód słońca, więc szliśmy dobrze. Nigdy nie kopię ciebie. Zasada Minecraftowicza, którą już złamałem. Ok, zróbmy sobie kilka pochodni, na które nie ma miejsca w naszym ekwipunku. Zróbmy jeszcze szybko tak. Gubię się. Za dużo tego mam. Muszę znaleźć kilka krów, żeby zrobić backpacka. Tak, mam tą modyfikację. I tak, wykopmy tu sobie małe miejsce. Ja tu stworzę sobie taki mały domek, bo już noc nastaje, druga w Minecrafcie. Zrobię tu taką małą przepalarnię, kolejną. Nie, może na razie nie będę się z wami żegnać, bo może coś ciekawego jeszcze będzie. Przepalę tu dwie rzeczy i się pożegnamy. Tak. Albo nastanie nowy dzień, więc na razie pójdę spać. I ludzie, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Tak. To od was zależy, czy będę grać w Minecrafta, czy nie. Siema.